Witam Państwa bardzo serdecznie. Będę miała przyjemność rozmawiać z dwoma bardzo wyjątkowymi gośćmi, właściwie gościem i gościnią. Państwa nie trzeba przedstawiać, ponieważ Państwa znają wszystkie dzieci i te dzieci, które przestały być dziećmi, czyli młodzież. Różnica pomiędzy panem Wojciechem Widłakiem i pomiędzy panią Katarzyną Rydych jest mniej więcej taka, że na spotkaniach autorskich do pana Wojciecha ustawiają się takie bardzo, bardzo długie kolejki i są w tych kolejkach i dzieci, takie od najmniejszych, i rodzice. A książki pani Katarzyny bardzo często czyta młodzież albo dzieci, nawet wtedy, kiedy rodzice o tym nie wiedzą. Drodzy Państwo, oklaski! Słuchajcie, mamy bardzo trudny temat, jak pisać dla dzieci dzisiaj. Myślę, że wczoraj też nie było łatwo pisać dla dzieci, ale pytanie jest takie, co to znaczy to dzisiaj i czy dzisiejsze dzieci są jakieś inne niż te wczorajsze? Jak myślicie? To jak dzieci, to może od pana Wojtka wyjątkowo. Dobrze, ja w ogóle się zastanawiałem nad tematem tego naszego spotkania. Po pierwsze, to 100 pytań, to tak, ale tu mnie... Nie, spokojnie, ja mam. Tu uprzedziła mnie pani, że będzie mniej. Natomiast tak, jak pisać? Tak naprawdę, ja byłem bardzo długo redaktorem. Myślę, że to zdanie można skrócić do dwóch słów. Jak pisać? I powiem od razu, że ja nie mam recepty. To jest ta zła wiadomość, a dobra wiadomość jest taka, że mam doświadczenie. I tym doświadczeniem się mogę dzielić. I moje doświadczenie jako najpierw czytelnika, jako dziecko, nauczyłem się czytać, jak miałem 5 lat i to był przełom w moim życiu, bo się przestałem nudzić. Zawsze o tym opowiadam dzieciom, z którymi się spotykam. Czyli tak, najpierw jako czytelnika, potem jako czytelnika moim dzieciom, potem jako autora książek i teraz jako czytelnika moim wnukom. Jest takie mianowicie, że najprościej pisać tak, żeby to było ciekawe. Natomiast jak to zrobić? Mój prywatny przepis jest taki. Pozostawać sobą, nie lękać się tego wszystkiego, co sprawiło, że jestem tym, kim jestem, ale czerpać z tego. Innymi słowy, pisać prawdę. Nawet kiedy piszę o zwierzątkach, o krasnoludkach, to staram się pisać prawdę tak, jak mi się ją udaje dostrzec. I pozwolę sobie tak uzurpować sobie takie prawo do takiego przekonania, że wygłoszenia tego, że to jest chyba taka prawda ogólniejsza dotycząca literatury w ogóle i myślę sobie twórczości w ogóle. Zresztą czytelnicy to wyczuwają. Myślę, że jak coś nam gdzieś zgrzyta, no to jest dobry znak, żeby może do tej książki, powiedzmy, podchodzić ostrożniej. Dobrze, strasznie się rozgadałem, przepraszam. My tą prawdę zweryfikujemy dzisiaj, panie Wojciechu. Pani Kasiu, jak to jest z tą młodzieżą współczesną? Czy ona jest inna niż ta przed pandemią, przed wojną tuż za rogiem? Czy to jest ta sama młodzież? Ja myślę, że częściowo tak, że człowiek młody zawsze będzie człowiekiem młodym i będzie posiadać tą taką cudowną zdolność do regeneracji. Jeżeli pomożemy, wyciągniemy rękę do młodego człowieka po traumie, to jest tak, jakbyśmy podlewali kwiat, który zaczął troszeczkę usychać, że on podniesie się, tak jak ta czerwona kalina, i zakwitnie i znowu będzie dobrze. Natomiast myślę, że już nic nie będzie tak samo. Najpierw uderzyła nas pandemia, potem wojna w Ukrainie. Nie wiadomo, co jeszcze będzie, jakie będą echa tej wojny dla całej reszty. Natomiast, żeby być konsekwentną, szanowni państwo, dla każdego czytelnika, czytelnika w każdym wieku, należy po prostu pisać dobrze.
pomiędzy tymi czytelnikami we wszystkich krajach świata. Nawet gdyby byli ich odpowiednicy gdzieś w kosmosie, myślę, że też mieliby podobne problemy, podobne zainteresowania i sięgaliby po podobne książki. A dowodem na to, że dzieci są wszędzie takie same, tu jest cały stos tłumaczeń mojej książki Łopianowe pole. I ja tutaj więcej chyba nic nie powiem, może jeszcze powtórzę. Turcja, Korea, Indie, egzotyczne kraje, dzieci o różnym kolorze skóry, młodzi ludzie mający różne upodobania. Ten sam problem, te same marzenia, to samo oczekiwanie, żeby dzieciństwo było dobrym dzieciństwem, żeby lata nastoletnie były tą cudowną perspektywą, tym pięknym pasem startowym, gdzie rozwinie się skrzydła, a dorosłość, dojrzałość była okresem zbierania fantastycznych plonów dobrego dzieciństwa, dobrej, mądrej młodości. Tyle ode mnie. No dobrze, dobrze, ale marzenia marzeniami, a rzeczywistość rzeczywistością. Trudnych tematów się pani Katarzyno nie boi. Jakie są problemy tych młodych ludzi i właśnie właściwie wszędzie, tak? I w Korei, i w Indiach, i w Polsce. To jest wszystko. To jest każdy problem. To może być lęk przed śmiercią. To może być pytanie o tym, czy jak będzie wyglądać jutro moje życie. To mogą być nawet myśli samobójcze. To jest ten cały świat, który nagle przestał być bezpieczny. A mam wrażenie, że obowiązkiem nas, pisarzy, dla trochę starszej grupy wiekowej jest to, żebyśmy przedstawiali świat w taki sposób, w jaki on wygląda, bez łagodzenia kantów, bez robienia tego w ten sposób, że jest cudownie, jest cacy, nic się nie dzieje, nic nikomu nie zagraża. A z drugiej strony, pisząc o rzeczach najtrudniejszych, pisząc czasem nawet o rzeczach okrutnych, żebyśmy tym okrucieństwem i tym nieszczęściem po prostu nie epatowali. Umiar i chyba to jest to wszystko, ten złoty środek. Ja mam łatwiejszą sytuację w pewnym sensie, bo piszę dla młodszych dzieci, chociaż tak naprawdę piszę dla dorosłych. Te książki, wszystkie, które piszę, one wyglądają jak książki dla dzieci, ale w gruncie rzeczy, czy Kubuś Puchatek jest dla dzieci, czy Muminki są dla dzieci, czy baśnie Andersena są dla dzieci, przepraszam, że się takich przywołuje mistrzów absolutnych, ale to tak działa, to rodzice decydują, jakie książki kupią dziecku, a są to książki, które im samym się podobają, czy wizualnie, czy potem jak znajdą chwilę i przekartkują to też w tej warstwie przekazu. I ja jestem pełen podziwu dla pani Katarzyny, że odważnie wkracza w te bardzo trudne obszary dla nas dorosłych. Zapewne jest tak, że pani Katarzyna ma to poukładane, bo my się zwykle, my dorośli, mówię, boimy dotykać tych spraw, z którymi sami mamy problemy. No, jak wytłumaczyć dziecku coś, czego sami nie rozumiemy? To nie jest niemożliwe, bo można tłumacząc zrozumieć, ale to wymaga przekroczenia pewnego progu. W książkach, które jest mi dane pisać, a przeznaczonych właśnie, znaczy pisanych może w ten, może tak to ujmę, pisanych w ten sposób, że mogą ich słuchać małe dzieci, mogą potem zacząć czytać małe dzieci, jest świat, który, no można tak powiedzieć trochę, taki jak powinien być. Świat, za którym tęsknię. Świat, za którym tęsknimy wszyscy. Świat bezpieczny. Świat, w którym owszem, bywają burze, ale burze przechodzą i wschodzi tęcza. Bywają awarie, gaśnie światło, ciemno. Świat się staje niepoznawalny. Ale potem pan Kuleczka, czyli taki bohater głównej mojej serii książkowej, przychodzi ze świecą
i ciemności się rozpraszają. Wystarcza jedna mała świeca, żeby te ciemności się rozproszyły. I muszę powiedzieć, że ja zacząłem pisać późno. Miałem 40 lat, kiedy napisałem pierwsze opowiadanie dla dzieci. I muszę powiedzieć, że dla mnie samego to było odkrycie, że opisywanie prostych sytuacji może odzwierciedlać coś głębszego. Właśnie, że ta awaria, ten brak światła, z którym się stykamy, no my dorośli bardzo często, mamy coś tam nieoświecone albo jesteśmy pełni lęku, ale wystarczy troszkę, jedna zapałka, jedna mała świeczka, żeby ktoś, kto jest takim światłem, żebyśmy mogli przestać się bać i żebyśmy mogli też widzieć, gdzie jesteśmy i w związku z tym odpowiednio działać. Mnie, ja kiedy piszę, ja nie mam żadnych założeń, nie mam żadnych, nie chcę nikogo niczego nauczyć. Uczę się raczej sam, w miarę jak coś tam się wyłania z tej historii. Ale jednak widzę, że ten świat wykreowany jakoś wpływa na czytelników, to wiem ze spotkań, zwłaszcza ze spotkań z rodzicami i dziećmi. No właśnie, ja chciałam do tych rodziców i dzieci nawiązać, bo mówił pan, że troszkę może pomóc ta książka. Natomiast pytanie jest takie, czy w ogóle książki mogą pomóc? Bo ja mam wrażenie, że rodzice, gdy nie wiedzą jak rozmawiać, nie wiedzą jak odpowiedzieć, czasami nie wiedzą jak się zachować, to oni sięgają po książkę i w tym momencie jest taka tendencja na rynku, nie wiem czy państwo też to obserwujecie, że w momencie, że gdy dzieje się coś społecznie kontrowersyjnego, niedobrego albo takiego po prostu, które, o co może zapytać dziecko, to momentalnie pojawia się cały wysyp książek na ten temat. Ja mam wrażenie, że o wojnie pewno można też mówić bez użycia słowa wojna, że o otwartości na drugiego człowieka można mówić też bez słowa tolerancja i tak dalej, i tak dalej. Natomiast do tego trzeba mieć odpowiednie serce i głowę. I trzeba być pewno pisarzem. Pytanie, czy waszym zdaniem książki mogą pomagać oswajać rzeczywistość taką, która nie jest wygodna, która czasami budzi nasz niepokój, a co więcej, bo niepokój naszych dzieci. Czy to jest wręcz trochę dawanie za dużej roli literaturze, a wręcz takiej odpowiedzialności, której powinno się unikać? Ależ to oczywiście jest tak. W ogóle zacznijmy od czegoś takiego, że tworzenie książki dla dziecka to jest tak jak sporządzanie wielowarstwowego tortu. Tam jest i warstwa dla najmłodszego słuchacza, czytelnika i warstwa dla tego starszego. Albowiem jest w tej chwili taka cudowna moda na wspólne, rodzinne czytanie, prawda? Oby nam to nie przeszło. I trzeba pielęgnować w sobie pewną uważność, że jeżeli powstaje książka dla najmłodszego, w tej książce również dorosły powinien coś dla siebie znaleźć. Może taką warstwę, której nie chwyci dziecko, ale chwyci dorosły. Dziecko się będzie śmiać z zupełnie innych rzeczy. Dorosły będzie się śmiać z czegoś innego. I to jest to właśnie takie doświadczenie, które towarzyszy tej książce Łopianowe pole. Ja oczywiście mam tych książek całą masę. W tej chwili wychodzi książka numer 70. Ja zaczęłam pisać jeszcze później, w wieku 50 lat. Natomiast tematy nadal są, nadal gdzieś towarzyszą, gdzieś rodzą się po drodze. Przychodzą tak jak koty z podwórka i dopraszają się uwagi, uważności. Natomiast co jest kapitalnego? Ja w tej chwili wspomnę moją tłumaczkę, jedną i drugą, które tłumaczyły Łopianowe pole, które znam osobiście, panią Bożenę Antoniak z Ukrainy. I panią, która jest nieobecna z powodów oczywistych, panią Tatianę Izotową z Rosji. I w momencie, kiedy było tłumaczenie tej książki,
Pani Tatiana, będąc w Krakowie, chciała zobaczyć wszystkie miejsca z Łopianowego Pola, bo ja się niebacznie przyznałam, że to Łopianowe Pole rzeczywiście istnieje. I o godzinie 3 w nocy, potykając się o zamarzniętą ziemię, w błocie po kostki, brnęłyśmy przez łąki w Nowej Hucie, żeby właściwie zobaczyć ciemność. I ona w pewnym momencie zobaczyła jedno światło gdzieś na horyzoncie i powiedziała: o, tam coś jest. Tam nie ma zupełnej pustki. Więc jest to dialog, jest to nieustający dialog autora z czytelnikami i być może w ten sposób można przekazać pewną wiedzę na temat, jak rozmawiać o rzeczach trudnych. Bo to, że literatura zaczyna w tej chwili pełnić tą jeszcze inną funkcję, oprócz funkcji rozrywkowej, to jeszcze bardzo ważne jest to, że ona choćby nie chciała, to ona i tak będzie edukacyjna. Jeśli pisze się o aktualnym temacie, o wojnie, o konfliktach, o braku tolerancji, o tym, że ludzie jednak powinni wyciągać do siebie ręce w tych najtrudniejszych, takich granicznych momentach próby, to tego się w książce nie uniknie. Tylko trzeba uważać, żeby nie przesadzić z tą dydaktyką, żeby nie wyszedł z tego kolejny, prawda, podręcznik, książka coachingowa, jak przeprowadzić dziecko przez trudne problemy. A z drugiej strony, no, żeby uniknąć, jak to wspaniale, genialnie ujął Melchior Wańkowicz, smrodku dydaktycznego. I no wtedy tak. Zrobimy coś fajnego. I proszę Państwa, dzieci mówią, że one bardzo lubią, gdy w książce, zwłaszcza te starsze dzieci, gdy w książce jest coś ważnego, ale ważne jest w tym wszystkim, by była też fantastyczna fabuła, która wciąga, która zajmuje, która porusza. I te ważne rzeczy właśnie tak, Pani Kasiu, u Pani są troszkę ukryte, tak? Bo one rzeczywiście absolutnie smrodkiem nie zalatują. Jak Pani to robi, że nie zalatują? Ostatnią taką książką, która wzbudziła gdzieś tam trochę kontrowersji, to była książka dotycząca sytuacji na granicy Polski i Białorusi. Książka pod tytułem Wojna w Kuropatkach. I mam wrażenie, że udało mi się uniknąć pewnego błędu, o który bardzo łatwo jest, kiedy pisze się książki o konfliktach. Ja się nauczyłam tego, pisząc bardzo grubą, bardzo poważną książkę pod tytułem Maki na śniegu o roku 1918 i o walkach we Lwowie, gdzie pisałam o tym oczywiście, że ludzie strzelali do siebie i ginęli i prawda, że krew ma taki, a nie inny kolor, ale udało mi się uniknąć wymieniania narodowości. I to jest bardzo ważne, dlatego że historia się zmienia, historia ewoluuje, a pielęgnowanie takich jakichś właśnie strasznych zadr wygląda tak, jakbyśmy mieli za paznokciem jakąś potężną drzazgę i z jakiegoś powodu byłoby to nam wygodne, żeby dbać, żeby ona przypadkiem nam nie wypadła. To bardzo ważna książka, która też pokazuje, że inny wcale niekoniecznie jest groźny. I to jest taka scena, która pozostaje w pamięci. Inny jest po prostu inny. Bo gdybyśmy wszyscy byli tacy sami, to byłoby nudno. Tak, byłoby nudno. Panie Wojciechu, pan kiedyś powiedział, że o wszystkim można napisać, ale nie o wszystkim warto. O czym nie warto pisać książek? No tak się właśnie zastanawiam, czy to prawda, bo rzeczywiście tak kiedyś powiedziałem. Uważam, że bardzo ważne jest to, znaczy to jest oczywistość, ja nie chcę państwa zanudzać, jak się pisze, że tak naprawdę nawet małemu dziecku można opowiedzieć no niemal o wszystkim, tylko to jest kwestia języka albo metafory, jakiej się użyje. Ostatnio właśnie tu pani mówiła o wojnie. Ja napisałem takie opowiadanie pod tytułem
baśń o burzy. Mhm. I to była ta burza była inna niż wszystkie. No i to dalej poszło. No i tak sobie też myślałem, pisząc sobie, myślałem, no co może się przeciwstawić tej burzy, bo mam pisać do dzieci, które są małe, mam pisać prawdę. No i tak sobie, a też tam pada pytanie, ale skąd ta burza, skąd się bierze ta burza? No i tam była odpowiedź, bo to baśń. O tyle miałem tutaj wolne ręce, taka z grubsza, taka, jak wszyscy wiemy, że ta burza się bierze ze wszystkich złych myśli, ze wszystkich złych słów, ze wszystkich złych czynów, które my, ja, pani, państwo, których dokonujemy, których się dopuszczamy. I nie powiem, jak się skończyło, bo nie można, tu dzieciom też mówię, nigdy nie można zdradzać zakończenia książki, którą się przeczytało. Uważam, że na to powinien być paragraf w kodeksie karnym, jakiś łagodny, powiedzmy, grzywna. Miejsce w piekle dla takich ludzi. Grzywna na cel, powiedzmy, na biblioteki można. O. Ale właśnie, co może być przeciwstawem? Bo burze przychodzą, wiemy, i mamy te burze niedaleko, i burze są straszne, i przed burzą czasami nie można uciec. Można się próbować chronić i trzeba. Co możemy zrobić? No możemy próbować, żeby tego wszystkiego, co burze tworzy we mnie było mniej. Żadnej gwarancji nie ma, ale jest nadzieja. Bo nadzieja jest tym, co jest najważniejsze, myślę sobie, w ogóle w życiu. Miłość, prawda, ale nadzieja jako druga. Więc tak sobie myślę już. Uprzedził pan moje 86. pytanie. A, dobrze, proszę. Czy faktycznie w tych pana książkach, które są kwintesencją dzieciństwa, dzieci nie mają problemów? Bo właśnie w tym momencie pan wspomniał o tej burzy i taka burza potrafi być problemem dla dziecka, prawda? Oczywiście, nie tylko dla dziecka. Ja mam teściową, całkiem jeszcze sprawną intelektualnie, która zawsze się bała burzy i teraz ma lat 80 parę, też się boi burzy, więc to... Ja sobie myślę tak, wiedzą państwo, o czym myślę. Wiem, że każdy ma z nas jakąś taką burzę, której się boi. I można tę burzę opisywaną w opowiadaniu dla dzieci przyjąć jako własną. I można też tę receptę, bo co nam pomaga w czasie burzy? Bycie razem. Każdej burzy. Burza od tego nie znika, ale bycie razem pomaga ją przetrwać. Też to, że samo ciepło drugiego człowieka, tak? No i też doświadczenie, bo jak ktoś jest starszy, to trochę wie, gdzie się można przed burzą schronić, a gdzie nie. I tak dalej. Te moje historie, ja się dziwię, bo tak naprawdę, nie wiem, czy państwo znają słynny film Polski Rejs, to taki, gdzie pada taki fantastyczny dialog, taka jest fraza, że w polskim filmie nic się nie dzieje właśnie. Potem jest taka przerwa, nuda. Nic. No więc w moich opowiadaniach też się nic nie dzieje, proszę państwa, a jednak jakoś znajdują czytelników i mam kochanych czytelników. Naprawdę. Na targach książki przed 3 dniami miałem 3 czytelniczki w wieku tam 16, 18, 20 lat, z których jedna kupiła książkę, powiedziała, że to będzie dla moich dzieci. To jest jedna z największych nagród, jeśli nie największa, jaką mogłem dostać od czytelników. Dobrze, bo w dygresję, to jest moja niestety. Nie, spokojnie, ja będę pilnować, ja mam jeszcze, wie pan ile pytań. Dobrze. Więc wszystko się tam odlicza nam na ekranie. Pani Kasiu, ale mówimy w tym momencie o dzieciństwie, o dzieciach, a potem człowiek jest za duży na bajki, że tak przypomnę tytuł jednej z książek, którą przed momentem rekomendowałam. No i gdy jest za duży na bajki, czyli domaga się prawdy o życiu, to jaką prawdę może dostać? Człowiek tak naprawdę nigdy nie jest za duży na bajki, bo większość bajek od samego początku była pisana właśnie dla ludzi dorosłych. Ale... zaczynając od pięknej baśni Christiana Andersena o nowych szatach cesarza, to właśnie było dziecko, które przeciwstawiło się światu dorosłych i to ono
oznajmiło publicznie, że król, prawda, biega po ulicy z gołym tyłkiem, a nie we wspaniałych szatach. To jest cała kwintesencja dzieciństwa. Dzieciństwo jest bezkompromisowe, jest szczere do bólu, jest otwarte. Czasami nawet ta szczerość potrafi zranić. A potem człowiek dorośleje, dostaje się do szkoły, zaczyna mu się mówić, że takie, a nie inne zachowanie nie jest dobre, że nie należy mówić tego, co się myśli, że należy powstrzymać się od tego czy od tego. No i dobrze, w porządku, bo gdybym ja się nie nauczyła powstrzymywać od pewnych rzeczy, to być może dopuściłabym się kilku strasznych czynów w życiu, takich naprawdę karalnych, które popełniłabym przekonana, że robię to słusznie. Natomiast tutaj leży pewnego rodzaju granica, taka kolczasta kulka, czego nam tak naprawdę nie wolno robić, żeby nie urażać, żeby nie wywoływać tych burz, prawda? Ale żeby nie tłumić w sobie wszystkiego, bo to tłumienie emocji, zazwyczaj emocji negatywnych, próba zobaczenia siebie na tle świata, na tle innych ludzi. Czasami dla młodego człowieka, nastolatka, które są szczególnie wrażliwe, szczególnie narażone na, powiedzmy, odczucia i sytuacje negatywne, żeby to nie kończyło się dramatycznie, żeby to się nie kończyło na przykład samobójstwem, czy ciężką depresją, czy dojściem do przekonania, że jestem naprawdę beznadziejny. Gębę mam nietelewizyjną. Figurę mam taką, że powinnam się schować i w jakiejś tam wieży i nie wychodzić z niej. Nie. Tutaj książki powinny dawać odbicie tej rzeczywistości i pokazywać czytelnikowi. Po prostu książka dla młodego człowieka ma być książką dla młodego człowieka. Z zachowaniem całego dekorum, z zachowaniem tego wszystkiego, co buduje świat takiej nastoletniej osoby. Nawet język. I niech żaden z czytelników się nie oburza, niech nikt z nauczycieli nie spadnie z krzesła w momencie, kiedy przeczyta na przykład w mojej książce, że bohater wyszedł z domu, potknął się i powiedział: o kurwa. Bo młodzież słyszy to słowo. Słyszy to słowo często. To jest takie też komponent tej rzeczywistości. A z drugiej strony, jakbyśmy podeszli do tego tak troszeczkę antropologicznie, ono zawiera taki cudowną głoskę R, gdzie możemy zawarczeć, jak rozwścieczone zwierzę, wyrzucić z siebie tą emocję. Natomiast ja oczywiście nie radzę, żebyśmy opuściwszy tą salę, prawda, wszyscy zaczęli używać nagminnie tego słowa, bo można zrobić to zupełnie inaczej. Ale to żarty są. Natomiast powiem tyle. Tu była mowa o burzy. Tak, wojna jest burzą. Jej dźwięk, niepokój, który jej towarzyszy, napięcie, kiedy czekamy, że za chwilę coś gdzieś tam zagrzmi, coś błyśnie, coś się obróci w niwecz. Ja się podjęłam w tej chwili napisania rzeczy bardzo trudnej, mianowicie opowieści o myszy, która rozmawiała z drzewem, typowej bajki, zupełnie rzadkiej. Pierwsza rzecz w moim asortymencie. To jest właśnie opowieść o rodzinie myszy, która ucieka z miasta, ponieważ coś się dzieje. Coś, co nie zostało nazwane, ale to jest groźne, to jest niefajne. To budzi lęk, to sprawia, że wszyscy zaczynają uciekać. Ci, którzy uciekli wcześniej, którzy znaleźli sobie wygodniejsze norki, zaczynają tymi norkami dzielić się z tymi, którzy uciekli w ostatnim momencie, którzy już tę burzę słyszeli. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Natomiast uważam, że ta bajka musiała powstać przede wszystkim dla tych najsłabszych, najmniejszych, którzy absolutnie nie mają nic do gadania w momencie, kiedy
dorośli stosują rozwiązania siłowe. Dzieci, ludzie starzy, zwierzęta, ludzie, którzy w jakimś, w pewnym sensie są upośledzeni. To są ofiary, ciche ofiary wszystkich wojen od zarania ludzkich dziejów. I stało się tak, jak powiedziałam na początku, że jest możliwa książka o wojnie, bez słowa wojna i być może będzie nawet jeszcze bardziej poruszająca. No dobrze, ja bym chciała, skoro zastąpiliśmy słowo wojna, to chciałabym zapytać panie Wojciechu, czy możemy zastąpić to słowo na K, tak żeby też dużo emocji w to włożyć, żeby wyrzucić to wszystko z siebie jakoś? Może zanim odpowiem na to pytanie, jeśli w ogóle na nie odpowiem, to chciałem powiedzieć, no, że widać chyba, że ja jestem konserwatystą, prawda, więc to niesie ze sobą pewne konsekwencje. Bo mnie razi taki język i nie tylko w książkach, myślę sobie, znaczy to jest bardzo indywidualna sprawa z jednej strony, ale to w ogóle jest też głębsza kwestia, czy mamy odwzorowywać rzeczywistość, czy ją kształtować, czy też może próbować, i to chyba się dokonuje zawsze, czy też może próbować dokonywać pewnego skrótu tej rzeczywistości, czy esencji, tak jak w poezji na przykład. Kiedy nie trzeba wszystkiego powiedzieć, żeby przekazać emocje, różności. W dobrej poezji to się przekazuje, zresztą w dobrej literaturze też. Ja nie lubię wulgaryzmów, rażą mnie i uważam, że... ja piszę dla młodych, małych dzieci, więc tutaj jakby nie ma na to miejsca. Natomiast rzeczywiście... Nie wiem, czy wypada mi anegdotę. Jeżeli one są dawkowane tak jak sól, to rzeczywiście mogą dodać smaku. Tak jak w słynnej anegdocie. Zgadza się. Dobrze, nie powiem. Nie będę nieprzyzwoitych anegdot opowiadał. Ja powiem tyle. Wczoraj miałam takie fajne spotkanie z klubem dyskusyjnym z młodzieżą w Świdniku. Rozmawialiśmy o książkach i padło takie pytanie, jaka książka jest lekturą nieodpowiednią? Bo książka szkodliwa. No i zaczęliśmy szukać definicji, co to jest ta książka szkodliwa. I w pewnym momencie taki moment, olśnienie. Tak, książka szkodliwa to jest książka, która namawia do czynienia zła. Tak jest. Do złego. Wszystkie... nastolatki dookoła, gdzie tylko mają dostęp do tej książki, znają książkę My, dzieci z dworca zoo. Tak. Książkę przejmującą, książkę naturalistyczną, książkę opowiadającą o dnie ludzkiej egzystencji. Tam jest wszystko, i upadek, i wszystkie brudy tego życia. Ale autorka nigdzie nie pisze. Dobra. Idźcie tą drogą, zróbcie tak jak ja. Będzie fajnie. Książka może opowiadać o rzeczach złych, rzeczach okrutnych, ale nie powinna namawiać do ich robienia. Tak jak z tymi wyrazami, prawda, wulgaryzmami. Ja zawsze mówię, słuchajcie, jeśli słownictwo jednej osoby w zakresie wyrażania wszystkich emocji, od zaskoczenia, zdziwienia, bólu, zachwytu, podziwu, ogranicza się tylko do jednego słowa, to jesteście żebrakami kultury, żebrakami intelektualnymi. Pozbawiacie się możliwości korzystania z całego dobrodziejstwa swojego języka i jednocześnie wasz świat będzie dokładnie taki sam. Będzie ciasny, będzie agresywny, będzie niewygodny i wszystkie okna w tym budynku, którym jest wasze życie, będą zamknięte na głucho. Mówimy o waszej twórczości, ale mamy też być jakimś takim wyznacznikiem, jakimś kierunkowskazem dla osób, które tworzą, jak rozumiem. W takim razie mam pytanie, jakie jest wasze zdanie nie tylko dotyczące wulgaryzmów, ale w ogóle dotyczące języka młodzieżowego, języka, który jednak jest dosyć osadzony tu i teraz i być może za 2 lata przestanie istnieć, bo wiemy, że takie książki bardzo są
dobrze przyjmowane przez młodzież, ale czy faktycznie to jest dobre podejście, czy to jest droga do młodzieży, do dzieci, czy właśnie należałoby tego unikać? Ja myślę, że to jest wytrych. A poza tym też jest tak, że pamiętam z dawno minionej własnej młodości, jak czytałem, już nie pamiętam czyją powieść, ale powieść młodzieżową, w której autor starał się naśladować język młodzieży, ale to był język młodzieży sprzed 5 lat, czy sprzed 10, czyli to dla mnie to w ogóle to była stylizacja. Równie dobrze mógł pisać Sienkiewiczem i to było obce. Więc, więc w tym sensie też prawda jest istotna. Jeżeli ktoś to czuje, jeżeli nadąża, wczoraj był piękny wykład właśnie o tym, jak się polszczyzna zmienia i jest w stanie korzystać z tych zasobów, które są teraz dość łatwo dostępne, no to dobrze, niech to robi. Jeśli chodzi o pisanie dla dzieci, to jest taka dziwna sprawa, znaczy, znowu się odwołuję do własnego doświadczenia. Kiedy zaczynałem pisać, nie starałem się pisać dla dzieci. I teraz masz też takie wrażenie, niektórzy uważają, że żeby napisać coś dla dzieci, to wystarczy zamiast ptak powiedzieć ptaszek, zamiast jabłko, jabłuszko, prawda, zamiast mrówka, mróweczka i tak dalej, to będzie dla dzieci. To będzie niestrawne po prostu, okropne i denerwujące, że użyję słów na r, znaczy zr w środku. I tyle. Więc okazuje się, że tak jak tu pani Kasia mówiła, że tego ja nie umiem tortu piec, ale to tak jakoś wychodzi, że dorosły znajduje coś w tym języku, którym ja się posługuję, gdzie jest metafora czasem, gdzie jest dowcip słowny. Głupio tak mówić o swoich książkach, ale tam rzeczywiście jest. Jak czytam to po jakimś czasie, patrzę, ojej, rzeczywiście, śmieszne. Znaczy śmieszne może nie, ale zabawne. Coś tam takiego jest, żywe. I dzieci to przyjmują, czyli tak, w tym sensie też książki pełnią funkcję edukacyjną. Tutaj jeszcze powiem, bo tu tak sobie pomyślałem o tej edukacji. Ja jako ojciec trojga dzieci, dziadek czy tam iluś wnuków, 14, widzę, że wychowuje się i 9 lat pracowałem w miesięczniku Dziecko, gdzie tam edukowaliśmy dzieci jeszcze w epoce przed rodziców w epoce przedinternetowej, właśnie jak wychowywać dzieci, jak przekazywać im wartości, nie tylko tam zmieniać pieluchę. Widzę, że tak naprawdę wychowuje się przy okazji. Przy okazji, nie gadaniem, zrób to, zrób tamto. Nie wiem, to każdy z nas, niech się wczuje w rolę dziecka, przypomni sobie, jak to było. Wychowuje się tym, co się robi, tym, jak się reaguje na różne sytuacje, tym, czy się na przykład otwiera drzwi, czy się drzwi zamyka i przed kim, tym, o czym się rozmawia przy stole, jak się myśli, że dzieci nie słyszą. Nie tylko o seksie, ale chodzi mi o to, co jest ważne, tak? Zarabiaj, zarabiaj, zarabiaj. Prawda? Albo ucz się, ucz się, ucz się. A potem mówimy dziecku, ale to dlaczego się nie ukłoniłeś komuś na przykład? No bo to nie jest ważne. To nie jest ważne, szacunek dla kogoś, nawet w taki prosty sposób. Więc, dobrze, wracając do książek, tu też najlepsze książki, mówię jako czytelnik, to są takie, które mnie uczą czegoś przy okazji. Tam, gdzie jest wciągająca fabuła, intrygujące postacie. A przy okazji coś tam przychodzi. Z książkami dla dzieci, dlaczego ma być inaczej? Dlaczego? Jest tak samo. Amen. Dobra. Jeżeli chcemy napisać książkę, która będzie takim rozbłyśnie, jak meteoryt. Ona powinna być bardzo tu i teraz, związana z tym, co się dzieje. Znaczy, w ogóle trzeba obserwować to, co jest dookoła. Trzeba słuchać, patrzeć, zastanawiać się, jakiej muzyki słucha w tej chwili młodzież, co oni noszą, jakie nowe słowa, prawda, trafiają do ich słownika. Ja jadę gdzieś tam na spotkanie. Bardzo lubię jeździć pociągiem, choć ostatnio to jest bardzo kłopotliwe. Siedzę i słucham. I że pozwolę sobie tak zacytować. Jadę pociągiem, słucham i uczę się. Jadę autobusem, słucham i uczę się.
jadę w tramwaju, słucham i uczę się. I cały czas się uczę. I potem to wszystko wchodzi w moje książki. Ale żeby, jeżeli mówimy o książce, która ma być lekturą dla kilku pokoleń, bo tak, tak jest, prawda? To powinna być książka uniwersalna, która pomija właśnie te rzeczy, co to na przykład słowo roku, prawda? A to essa, a to jesieniara, a to alternatywka, czy jakieś inne. Bo za parę lat ktoś tego nie zrozumie. Tak jak właśnie z tym językiem. Tak, powinna być książka uniwersalna. Co jest naprawdę uniwersalnego w naszym życiu? Sytuacje, emocje, relacje z drugim człowiekiem, relacje ze światem, który nas otacza, pewien konkretny system wartości, który każdy człowiek powinien mieć, powinien go wynieść z domu, prawda? Nie napominany przy okazji, tylko powinien z tym wyjść. To powinna być jego walizka, jego plecak, z którym on wyjdzie w życie i będzie człowiekiem pożądanym przez innych. Będzie człowiekiem, którego obecności będzie się szukać. No i tyle. Ja sobie tak pomyślałam, gdy pan Wojtek mówił o tym, że dzieci bardzo wiele czerpią z tego, o czym się rozmawia w domu. Ja sobie pomyślałam, że z drugiej strony o pewnych rzeczach się po prostu nie rozmawia w domu. Czy takie rzeczy mogą znaleźć w książkach? Ja sobie myślę, że to w ogóle jest bardzo ważny, powiedziałbym, problem, że my ze sobą znacznie mniej rozmawiamy teraz, mówię tak en masse, powiedzmy, niż kiedyś. I nawet ja się dziwię, że tu pani Kasia mówi, że ma czego słuchać, bo jak ja jadę pociągiem, to ja widzę tylko siedzących obok i naprzeciwko starszych, młodych i w moim wieku ludzi, którzy siedzą albo coś piszą na laptopie, tabelki Excela, albo nie wiem, jakieś różne inne. Nie wiem, może piszą nową Iliadę, nie wiem, ale podejrzewam, że raczej tam na Facebooku skaczą, albo właśnie na komórce. I ktoś kiedyś powiedział, to dla mnie było zaskoczenie, a to było już parę lat temu, nauczycielka po spotkaniu autorskim z dziećmi w szkole powiedziała tak dosłownie, ale oni u pana tam bardzo dużo rozmawiają. Ja mówię, ale to chyba normalne. Nie, proszę pana, to nie jest normalne. To jest, ja znam takie rodziny współczesne, które nie mają stołu w domu. Jak można nie mieć stołu w domu? To gdzie będziesz rozmawiał, człowieku? Czy przy kawie, czy herbacie, czy przy obiedzie? No gdzie? W przedpokoju? Przed wyjściem do pracy? Zrobisz zakupy? Zrobię. Wyrzuciłeś śmieci? Wyrzuciłem. Nie wyrzuciłem. Mamy. Koniec. A ten czas, właśnie stół, tak jak łoże, to są w domu to są dwa podstawowe meble. Trzeba rozmawiać, no żebyśmy cokolwiek. Ja się bardzo cieszę, że mam okazję tutaj też, no, głównie monologi wygłaszać, ale bardzo, bardzo chętnie słucham też właśnie, że możemy rozmawiać. I tak po oczach widzę, to jest niesamowite, że mamy, wiedzą państwo, że mamy coś wspólnego, że niezależnie od tego, z jakiego miejsca na mapie państwo tu przyjechali, z jakim doświadczeniem życiowym, do jakich szkół chodzili, mamy coś wspólnego, te oczy błyszczące, naprawdę. No. Rozmawiamy książkami. Rozmawiamy książkami, tak, to też jest właśnie to doświadczenie wspólnej lektury. No, kiedyś to było bardzo ważne, moje pokolenie miało swoje, wtedy się nawet nie używało słowa kultowy, ale takie bardzo ważne książki, o których z każdym, no on czyta te same książki, teraz jakiej muzyki słucha, no to ważniejsze. No więc nie, już za dużo, ale jeszcze powiem tak, że tu, co pani Kasia mówiła, tak mi się przypomniało, bardzo ważna rzecz, że ten młody człowiek, kilkunastolatek, który staje przed lustrem, jest z siebie niezadowolony, który czuje presję rówieśników, bo jest inny, na przykład jest łamagą. No, ja byłem łamagą, nie umiałem grać w piłkę nożną, cierpiałem z tego powodu, a potem się okazało, że, no, jakby to powiedzieć, mam inne zalety. Więc... Ale to wtedy było szalenie ważne, szalenie. I co pomaga?
Później to różne rzeczy, ale wcześniej co pomaga? Wcześniej pomaga to, co jest w książkach dzieciństwa. To jest to zapewnienie, że jesteś ważny, że to, jaki jesteś, jest fantastyczne, że nigdy nie było i nie będzie drugiego takiego człowieka jak ty. Nie będzie. I możesz coś dać ludzkości, no. A przynajmniej, nie wiem, rodzeństwo na przykład. I tym kolegom w klasie. Właśnie też przez to, że jesteś inny, a może zwłaszcza przez to, że jesteś inny. I to, że to z jednej strony to tak, a druga rzecz taka bardzo ważna, co mi wyszło już potem, tak sobie patrzę na to, co napisałem i to jest coś takiego, że dla bardzo małego dziecka to jest bardzo, bardzo ważne, że świat jest przyjazny, że świat jest poznawalny, że na świecie jest bardzo, bardzo dużo dobra. I wychodząc z tego, to jest tak, to mogą mówić pedagodzy czy no, nowocześni, ci, co tam używają słowa dekonstrukcja, czyli mówiąc inaczej rozwałka, że to jest fałszywe, że to jest budowanie złudzeń. Nie, to jest budowanie fundamentu. Potem rosnę i widzę, że owszem, jest bardzo dużo dobrych ludzi, ale są też źli. Że świat jest poznawalny, ale są też tajemnice. Ja bardzo lubię tajemnice. Pisanie jest tajemnicą. Rozumieją Państwo, że najpierw jest ten fundament, potem są te ściany, potem najpierw jest to, co zasadnicze, potem są wyjątki. Bo tak patrzę na świat, mimo tego, że jest wojna za oknem, że wiele zła się ujawnia w nas też, no to jednak... Myślę sobie, że jesteśmy stworzeni dla dobra i do dobra. No dobrze, ja wracam do pytania w takim razie, bo z was by byli fantastyczni politycy. W życiu. Pani Kasiu, jakie tematy w pani książkach pojawiają się, które niekoniecznie obecne są przy tym stole w domach? Problem odmienności, problem braku akceptacji ze względu na... różne preferencje młodego człowieka, problem pierwszych uczuć, czasami uczuć no, dosłownie skonsumowanych, problem odrzucenia, problem poszukiwania własnej tożsamości. Jest taka książka moja Bachor, gdzie słowo Bachor tak się wryło w psychikę młodego człowieka, że jako dziecko był przekonany, że to jest właśnie jego imię. Natomiast, no cóż, ja powiem tutaj, że miałam okazję otrzeć się o bardzo wiele różnych sytuacji, poznać bardzo wielu rówieśników, ponieważ zmieniłam 6,5 podstawówek. Nie, 6 podstawówek i 4,5 licea, więc byłam takim osobniczką dość niepokorną. Niemniej jednak, no coś ze mnie wyrosło. Wyrosła ze mnie pisarka, no tak to się musiało skończyć. Natomiast to było to wszystko, co ja wyniosłam od siebie z domu. Ja mogę mówić o sobie zupełnie otwarcie, powiedzieć, że ja jestem zjednoczoną Europą, ponieważ w mojej rodzinie spotkały się wszelkie możliwe narodowości, tutaj europejskie, spotkały się wszystkie możliwe religie i wszystkie możliwe poglądy polityczne. I taki koktajl Mołotowa mógł zaowocować tylko na dwa sposoby. Albo mogłam stać się socjopatką i kimś bardzo, bardzo nieprzyjemnym, albo nauczyć się tolerancji i akceptacji dla tego wszystkiego, co mnie otacza. I dlatego próbuję, staram się w moich książkach powiedzieć właśnie coś takiego, że każdy ma miejsce tu i teraz, w swojej rzeczywistości. Nie wolno nam zabraniać drugiej osobie prawa do posiadania tego miejsca. I taką najstraszniejszą książką jest chyba moja książka Hodowla, bo... Nie dość, że ona opisuje zdarzenie, które rzeczywiście miało miejsce, to ona jeszcze mówi o tym, jak pewne społeczności nie powinny się zachowywać,
jak ludzie dorośli, mający w jakiś sposób władzę nad młodymi ludźmi w szkole, jak nie powinni traktować i kształtować młodych umysłów. To jest taka książka o wyrzutach sumienia, które potrafią powrócić gdzieś tam po latach i gryźć, i jątrzyć, i niepokoić. I to nie tylko dlatego, że ktoś brał udział w nagonce na jakąś osobę, ale przede wszystkim dlatego, że pozostał obojętny. Bo w życiu już tak jest, prawda, panie Wojtku, że nie możemy być letni. My musimy być albo gorący, albo zimni. A wszystko, co jest pomiędzy, od diabła pochodzi. Amen. Pięknie. No to pytanie w takim razie jest takie, czy trzeba za każdym razem mieć doświadczenie, by o czymś pisać, bo gdy pani opowiadała o sobie, to mi od razu się wyświetliła książka jedna z najnowszych, jednak Chuligania. I to jest faktycznie taka próba spojrzenia na dziecko, które no, niekoniecznie przystaje do systemu, niekoniecznie jest takie, jakbyśmy chcieli, z zupełnie innej strony. No Chuligania jest takim typowym łamaczem systemu. Dziewczyna, która naprawdę niesie ogromną traumę, niesie na plecach takiego wielkiego garba. Mało, że się obwinia o to, że przez nią, z jej powodu zdarzył się wypadek, w którym zginęli jej rodzice. Ale to jest jeszcze dziewczyna, która sama próbuje znaleźć swoje miejsce w życiu. I ta książka chyba w taki okrutny sposób, taki naprawdę takie wejście z kopa przez drzwi zamknięte, burzy mit tak zwanych rodzin zastępczych. Burzy ten taki obraz, prawda, jest dwójka rodziców, z jakiegoś powodu nie mogą mieć własnych dzieci, czy nie chcą, to jest ich prywatna sprawa. I adoptują dziecko. I wszystko jest wspaniale. Jest cudownie. Jest nowa mama, jest nowy tata, jest nowe dziecko, synek albo córka. A guzik to wcale tak nie jest. Żeby zaczęło być cudownie, to trzeba całych lat świetlnych. Żeby zaczęło być w miarę, trzeba długich miesięcy. Żeby zaczęło być dobrze, potrzeba lat. Chodzi tu o pewną uważność, o obserwowanie się wzajemne, o dawanie sobie nawet drobnych rzeczy, począwszy od zaufania, a skończywszy na zezwoleniu na samodzielność, to jest praca wszystkich. I nowej matki, i nowego ojca, i tego dziecka. I powiem tak, nie ma rzeczy niemożliwych. Może wystarczy tylko zaklaskać w dłonie i to się zdarzy. Ale Chuligania, tak, Chuligania to jest książka troszeczkę prowokująca. Ale pozostaje nadzieja. O tej nadziei bardzo dużo pan Wojciech mówi, że jednak no, jest potrzebna i mam wrażenie, że bardzo wiele was różni, ale w książkach jednego i drugiego znajduje się nadzieja zawsze. Tej nadziei nie odmawiacie czytelnikowi nigdy, ale, nawet jeżeli temat jest bardzo trudny. Ale słuchajcie, dla mnie pan Kuleczka to jest taka osoba, która toczy się przez życie dziecka, obtaczając się jak ta kuleczka śniegowa w szczęśliwość, w radość i on to potem gdzieś po drodze oddaje w niezauważalny sposób. No a już pies pana Kuleczki to jest rewelacja. No tak, tu pani Kasia przedstawiła bohatera. Pan Kuleczka to jest taki idealny dorosły, jakim każdy, no nie wiem, wychowawca tak naprawdę, bo nie tylko rodzice, ale każdy chciałby być, ja też. Czasami jak przychodzę właśnie, bo on też nosi melonik, też nosi muszki. Nie wiem, kto pierwszy zaczął, ale chyba ja, bo ja go później poznałem. I to jest ktoś, tak sobie myślę też, jak patrząc z perspektywy na to, co tam w tych opowiadaniach jest, że pan Kuleczka jest cierpliwy, potrafi słuchać, nie od razu odpowiada na pytanie, tak jak ja... Straszne mam pokusy. Jak pada pytanie, to od razu na wszystko muszę odpowiedzieć. To po prostu jestem tak, a dopiero potem sobie, a chłopie, ale czy ty w ogóle wiesz? A możesz powiedzieć, nie wiem. No więc jak nie wiem, to czasem się zdarza, że mówię nie wiem, a nie gorączkowo próbuję znaleźć odpowiedź. A pan Kuleczka pozwala swoim podopiecznym, a to są nie, to jest, bo to jest nietypowa rodzina, to jest kaczka, która ma na imię Katastrofa i pies, który ma na imię Pypeć.
i mucha, która ma na imię Bzyk-Bzyk. Oni sobie razem mieszkają, kaczka i pies mówią. Mucha nie mówi, tylko bzyczy. Bzz-bzz. I to właśnie jest rodzina. I tak sobie myślę też o tej inności, że to jest taka propedeutyka akceptacji inności. Bo oni są kompletnie różni. Kaczka katastrofa jest bardzo żywa. Bardzo lubi działać. Lubi, żeby się dużo działo. A pypeć przygląda się świat. On jest taki depresyjno-melancholijny trochę. Tak, ale jest, może nie, ale a pypeć jest spokojny, zastanawia się trzy razy, zanim coś zrobi albo czegoś nie zrobi. A mucha bzyk-bzyk nic nie robi, tylko lata i bzyczy. Trochę tak jak małe dziecko, takie najmłodsze. Chociaż kiedyś ktoś mi powiedział, bardzo to piękna była interpretacja, że on odczytał w tej postaci takie dziecko, które nic więcej już nie powie, ale jest w rodzinie, jest bardzo ważne, porozumiewa się jakoś po swojemu, uczestniczy w życiu, pozostałe dzieci je rozumieją. To była bardzo piękna interpretacja i taki przykład tego, jak autor nie jest autorem, jak piszemy coś i nie wiemy, co piszemy. Autor pisze, Pan Bóg kartki nosi. To takie coś jest niesamowitego. I bardzo lubię to uczucie, jak coś, jak taki, prawda, to jest... Wojtku, ty powiedziałeś coś fantastycznego w tej chwili, że autor sam nie wie, co napisał. Ja pamiętam na pewnych targach książki w Katowicach podjechała do mnie pani w wózku i powiedziała, Pani Kasiu, ja Pani dziękuję, że napisała Pani taką piękną, religijną książkę. I ja się zaczęłam zastanawiać, jaką to. A jej chodziło o książkę Król. I zaczęła mi to tłumaczyć. Mówi, bo tak, rodzice chłopca mają na imię Adam i Ewa. Tak jak nasi pierwsi rodzice. Nagle zostali wygnani z raju. Pamiętasz tą książkę, prawda? Wygnani z raju, czyli ze swojej takiej strefy komfortu w miejsce, które naprawdę komfortowe nie jest. Ich syn ma na imię Patryk. Tak jak święty Patryk, który nagle się znajduje na zupełnie obcym, nieprzyjaznym dla niego lądzie. No a Celestyn, no przecież... Papież, który beatyfikował świętego Patryka, to był papież Celestyn. I w tym momencie ja osłupiałam i myślę tak, psia krew, ta interpretacja się zgadza, prawda? Sam człowiek nie wie, co napisał. Także może albo jest to kierowanie, jakaś siła kieruje nami, prawda, kiedy to robimy, a my tylko spisujemy to, co się dzieje. Ja tego króla napisałam w 12 dni, tak nawiasem mówiąc. A potem książka żyje własnym życiem i zaczynają się dziać takie dziwne rzeczy, więc zgodni jesteśmy cały czas. Pan Wojtek nawet o tym kiedyś mówił w jakimś wywiadzie, prawda? Że nigdy nie wiemy, do kogo trafi nasza książka i co się z nim dalej stanie. Tak, to zawsze... ponieważ ja długo byłem czytarzem, a pisarzem zostałem późno, to mam takie poczucie, że czytelnik i w ogóle, czytelnik jest, jeżeli nie twórcą, to współtwórcą tego, co tam te czarne literki pokazują, a w książkach dla dzieci jeszcze są ilustracje, piękne ilustracje. Ja mam szczęście, też powiem, że książki o Panu Kuleczce ilustruje Elżbieta Wasiuczyńska, tam na wystawie, która jest w kuluarach, są też jej prace cudne, bo to też oddaje ten świat, jaki tam jest. Ale ja wielokrotnie doświadczałem takiego uczucia, w które niektórzy nie chcą wierzyć, że ja nie jestem autorem, nie jestem w pełni autorem książek, tego co napiszę. I to nie, natomiast to, o czym mówiła pani Kasia, to jest coś takiego, to jest dla mnie dowód na to, że kiedy się pisze prawdę, to się dotyka prawdy przez duże P. I to jest dla mnie na to dowód, że to jest coś więcej niż tylko interpretacja. To jest metafizyczne wręcz. Czyli co, jesteśmy narzędziem w rękach
nadrzędnej siły, która sprawia, że realizujemy pewne swoje posłannictwo tu i teraz. No to pięknie, to tak brzmi bardzo górnolotnie. A, jeszcze chciałem wrócić do tego, co, o czym mówiła pani Kasia, że to zło przedstawiane, czy przedstawiać, czy nie przedstawiać, że chodzi o to, żeby ono... tak, to jest od baśni począwszy. Bettelheim o tym pisał, że w baśniach klasycznych zło jest atrakcyjne. Atrakcyjne. Królowa z Królewny Śnieżki, no jest atrakcyjna, jest potężną kobietą, jest piękna, no bo to zwierciadełko coś tam jej mówiło, prawda? Czyli przyciąga, pociąga. Wszyscy ci źli królowie, którzy tam są atrakcyjni, władza... No bo zło jest atrakcyjne. Tak. Ono posiada siłę pewną przyciągania. Tak, ale czasami też zewnętrznie, no coś takiego jest. Przecież różne no nie będę przywoływał kobiet, szpiegów, prawda, czy tam, że przez własną atrakcyjność potrafiły coś tam zyskać. No może akurat, nie wchodźmy w to. Tylko o co chodzi? I to też jest element prawdy. Element prawdy. Natomiast chodzi o to, że dobro zwycięża, że to kot w butach, prawda, jest sprytniejszy od tam, od czarodzieja, który się tam, czarownika, który się zmienia w myszkę, on go zjada. To, że ten najgłupszy z braci, prawda, który był wyśmiewany, odrzucany, to są wszystko... Ten maluczki, prawda? Tak, prostaczek taki. Prostaczek, tak. No, że on się okazuje zwycięzcą, dziedzicem. I w gruncie rzeczy, no ja to naprawdę piszę w kółko to samo, w kółko, bez przerwy. I to jest powtarzanie tego, że właśnie, że dobro zwycięża, że dobro w ogóle jest, bo w tym zwariowanym świecie, w którym bardziej wierzymy temu, co widzimy tutaj, niż temu, co widzimy w sąsiednim pokoju albo za oknem, to znaczy trzeba przemóc tę moc tego przekazu. Prawda? Świat jest okrutny, zły, że wszędzie oszustwa, że mordują, że wybucha, że zalewa, że... No, Boże Święty, ale jak ja mam w domu 4 wnuczki, do których się mogę przytulić, jak ja się spotykam z dziećmi, które czytają książki, z paniami w bibliotekach, które wychodzą ze skóry, żeby zachęcić do czytania, które się cieszą, że powstają nowe książki. No to ja nie wiem, czy ten świat jest taki okropny. Owszem, jest zło, jest. Ale jak w baśniach, jest zły smok i są rycerze. Dobrze. Tak, prawda. Autentycznie tak, zgodzę się. Diabeł nie jest paskudny, nie ma pryszczy na gębie, nie pachnie mu brzydko z pyska. Jest bardzo atrakcyjny, ubiera się u Prady, ciągnie się za nim zapach. Wcale nie smoły czy jakiejś siarki, tylko czegoś innego. I wabi, i kusi. I działa tu i teraz. Jeżeli ja wezmę na przykład szklankę i ją rozbiję, to teraz zobaczymy, prawda, zniszczenie, nie? Ale trzeba było dość dużo czasu, żeby ona powstała. A dobro jednak jest... No żyjemy w takich dziwnych czasach, że dobro jest niezauważalne. Natomiast w tej chwili, znowu się będę odwoływać do tego, co się dzieje, w tej chwili zło wyzwoliło eksplozję dobra w ludziach. Paradoksalnie. Chciało nam napsuć, chciało nam nabruździć, a my pokazaliśmy, że nie tędy droga, że się nie damy, że nie będziemy ulegać temu, co jest złe, okrutne i paskudne. Ja myślę, że to w ogóle jest, bo jest takie pytanie bardzo trudne, które każdy sobie zadał albo zada w życiu, o sens cierpienia. O sens cierpienia. I to jest pytanie, na które nie ma łatwych odpowiedzi, bo być może jest nie jedna odpowiedź, ale myślę, że tutaj w tym, co nam się powiedziało, to jest jakaś część tej odpowiedzi, bo cierpienie jest złem. Złem jest cierpienie.
Dlatego teraz kiedyś no, nie dawało się tyle środków przeciwbólowych, co teraz na to cierpienie fizyczne. Teraz jest cała opieka paliatywna i tak dalej, bardzo ważna. Natomiast myślę sobie, że w ogóle sens zła taki jest. I tylko w ten sposób można mu nadać sens, żeby się objawiło dobro. I to rzeczywiście, ja też mam takie poczucie, że ta wojna i to wszystko to, co się wydawało zagrożeniem, czyli ta emigracja milionów ludzi, to w ogóle niewyobrażalne jest. Ja sobie tego nie wyobrażam, chociaż to się dokonuje, więc nie ma czego sobie wyobrażać, tylko trzeba patrzeć. Wyzwala dobro. I też tu chciałem wspomnieć o takiej książce, która, jeśli mogę, krótko, która jest nietypowa, bo ona, jeśli o mnie chodzi... Ja chciałam o nią spytać właśnie, panie Wojtku, bo zagadujecie mnie oczywiście, natomiast ja wam z upodobaniem pozwalam na to. Natomiast jeżeli chodzi o Dwa serca anioła, to jest faktycznie książka, która wcale nie mówi o pozytywnym dzieciństwie i wcale nie ma przepięknych ilustracji, znaczy przepiękne ma, bo poruszające, ale w zupełnie innym stylu, tak? Natomiast ja chciałam pana spytać przede wszystkim... O co pan się starał? Na czym panu zależało, pisząc tą książkę? Na co był pan uważny? Bo z całą pewnością jest w tej książce bardzo dużo takiej uważności. Może dwa słowa, co to za książka. To jest książka, której narratorem jest chłopiec, mniej więcej 9-10, może 11-letni, który ma nieoperacyjną wadę serca. I opisuje, książkę tę, która jest o... Taka gruba. Ja nie jestem taki pracowity jak pani Kasia, tylko tych tam 40 parę książek napisałem, tak? A tę książkę pisałem 3 lata. To jest książka, którą pisałem najdłużej. Pisałem ją sercem i pisałem ją, no łzami ją pisałem, bo czytałem i płakałem. No wariat, prawda? Wariat. I najbardziej dla mnie niesamowite było to, że płakałem, kiedy robiłem korektę. Już po wydruku. I czytam tam korekcję, przecinki, czy i buł. Ale to nie jest tylko książka do płakania. To, co było, i wracam do tego pytania, to, co było dla mnie najważniejsze, to jest to, i chyba jest, tak sobie potem zobaczyłem, żeby dawać nadzieję, żeby nie dawać złudnych nadziei, nie, ale żeby dawać nadzieję. Ta książka ma otwarte zakończenie. I w związku z tym, no, każdy może sobie dopisać to zakończenie. Czytałem zakończenia napisane przez dzieci, bardzo piękne, bardzo wzruszające. I to było chyba dla mnie najważniejsze, też żeby nie używać... to nie jest taka... Może inaczej. Chciałem, żeby ta książka nie była taka, żeby ktoś usiadł, płakał, a na końcu to już w ogóle zaszył się gdzieś w kąciku i tyle. Więc tu jest trochę humoru. Bo te dzieci, których dotyka takie doświadczenie, to myślę, że też wszyscy wiemy, one bardzo szybko dojrzewają i często są bardziej dojrzałe, odważne od tych dorosłych, którzy nimi się opiekują. I jeżeli to się... I to w ogóle jest chyba taki przepis na też... Jakieś mam skłonności, jak to dziadek, do jakichś takich złotych myśli, że tak jak pani Kasia mówiła, że się uczy, że możemy się uczyć też właśnie od takich dzieci, które w prostocie przyjmują to, co się przydarza. Perspektywę śmierci, perspektywę, czy nawet nie perspektywę, ale rzeczywistość niepewności. Też innych ludzi, którzy mogą nam działać na nerwy na przykład, ale wstydzimy się tego powiedzieć. Ja ci na początku, przed naszym spotkaniem, podpisywałam 7 swoich piór, prawda? Zdążyłem przeczytać dedykację. I tu jest taki... Piękna książka, piękna. Taki pomost pomiędzy nami chyba. Tak, też tak poczułem. Nie uciekamy, prawda? Kiedy przeczytałem tę książkę. Polecam, piękna książka, mądra, z elementami fantastyki, ale zaskakująca. Każde pióro ma pewną moc. I też jest opowieść o chłopcu, który on leży cały czas, jest w szpitalu, na oddziale onkologicznym. Bardzo piękna, mądra, pełna ciepła. Bardzo mi się podoba wątek miłosny, bo tam też jest. Też jest, zawsze. No właśnie, odpowiadając na pytanie, które nad nami cały czas wisi, jak pisać dla dzieci dzisiaj, myślę, że pisać tak, by dawać nadzieję, by inspirować. Jak jeszcze? Jak podsumujemy tą naszą rozmowę? Co byśmy poradzili też pisarzom, którzy
zaczynają swoją drogę? Ja zawsze mówię, żeby znaleźć swoją własną drogę, nikogo nie na... Nie inspirować się za bardzo, bo od inspiracji do plagiatu to jest tak. Po prostu cienka, czerwona linia, a potem już jest piekło. Być uczciwym, być szczerym i starać się, żeby te książki były dobre. Tak jak mówiłam, mogą opisywać rzeczy złe, mogą mówić o rzeczach dramatycznych, bolesnych, ale powinny mimo wszystko nieść kawałek tej nadziei. Tak jak ta burza, prawda, po burzy słońce. Every cloud has a silver lining. No ja, jak ktoś mnie pyta, czy mały, czy duży, to tak sobie też to uświadomiłem, bo pewne rzeczy jakby przychodzą wraz z kolejnymi książkami, wraz z kolejnymi wydarzeniami w moim życiu, ale to, co mogę poradzić, to jest proste. No, bądź sobą, to znaczy nie udawaj nikogo. Czytaj dużo, nic nie przepisuj. Nie staraj się pisać jak twój ukochany autor. Nie staraj, bo to i tak jakoś wyjdzie. Jeżeli rzeczywiście go kochasz, to on wszedł w ciebie i jakoś się odezwie. Więc i staraj się pisać o tym, co jest dla ciebie ważne. Co jest dla ciebie ważne, bo to jest paradoks. To trochę tak jak z kulturą, że kiedy staramy się tworzyć filmy takie jak w Hollywood, to gnioty wychodzą okropne. A kiedy? Bo to nikt nie chodzi z drzewem do lasu, prawda? Tak jak się. A kiedy jakoś te filmy, powiedzmy, czy też książki zakorzenione są w naszej rzeczywistości, to one mogą zainspirować, zachęcić, zaciekawić innych. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy. Nie powielajcie ulubionych autorów, ale koniecznie czytajcie ich książki. Słyszeliście, jakie to są potężne ilości. Bardzo serdecznie rekomenduję, bo wszystkie są znakomite. Dziękuję moim znakomitym gościom. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy.